Cześć, witajcie z tej strony Grid79. W dzisiejszym materiale spróbujemy sobie zdobyć żywy statek. Tak, od początku, czyli wykonując całą misję, rozpoczynając od zdobycia jaja próżniowego. Czyli od zakupienia tego jajeczka. Żeby je zdobyć, musimy posiadać 3200 sztuk żywego srebra. Jak widzicie, u mnie bida 0. Jest to save z ekspedycji Utopii, jeżeli się nie mylę. Także zrobiłem na nim tylko ekspedycję, więcej nie grałem. Czyli co? W pierwszej kolejności musimy zdobyć żywe srebro. Jak to zrobić? Ogarniając misję w Nexusie. Niestety jest to jedyny sposób. Tutaj mamy zaatakuj posterunek planetarny i ocal formy życia. Dobra, zaczniemy od posterunku. Zobaczymy, jak mi się ta sztuka uda, ponieważ tak jak mówiłem, mam tutaj dość słabo rozwiniętą postać. Mam nadzieję, że mi strażnicy dupska nie skopią. Nie do końca chyba jesteśmy w odpowiednim miejscu. Tak jak mówiłem, tutaj trochę osiągnięć będzie mi się pojawiać, ponieważ jest to nowa postać.
stać mnie lutło. Trochę widzę ma. Pory dobiegliśmy. Fajne jest to, że te zgredki jakby głupieją w momencie, kiedy jesteśmy w budynku. Miło, że miałem to.
lecimy skończyć misję. Tarcza mi w końcu podniosła, bo nie mam co na to liczyć. Dużo nie brakowało, mogło się to skończyć źle.
Spróbujemy im zwiać, nie chce mi się z nimi walczyć. Cholera jasna. Udało się. Było z tym więcej problemów niż myślałem, ale to trochę przez mój drugi safe, na którym walka jest znacznie łatwiejsza. Tutaj praktycznie nie mam żadnych ulepszeń założonych. Się skończyć zaskakująco boleśnie. No i tak zdobywamy nasze sreberko, powolutku, powolutku. Machniemy sobie jeszcze tygodniówkę. Dobra, są piraci, to ogarniemy piratów. Tupliśmy ze strażnikami, to chyba i z piratami sobie poradzimy. Na 6 dni nie będziemy tam lecieć, no nie ma opcji. Cieszy mnie to niezmiernie, gdzie tutaj. Nie jest
jestem przyzwyczajony, że muszę oszczędnie strzelać. Już? Fajnie, że jacyś tam chłopacy z zewnątrz pomagają. Zawsze trochę ognia odciągną ode mnie. Nie tu. Farta, że odebrałem tego ścigacza, bo początkowym transportowcem to tu byłby problem. To już chyba przerabialiśmy. A. No i git. Zapomniałem, jak ekscytująca potrafi być walka, kiedy faktycznie piraci czy strażnicy stawiają jeszcze jakieś, stanowią jeszcze jakieś wyzwanie. I mamy już 800 sreberka. Oj, nie lubię rojów. Czyli tak, 1200 spokojnie można zebrać, plus misja weekendowa. W dwa dni myślę, że uzbieramy złotko na... Znaczy się srebro na... Na nasze jajo próżniowe.
cieszach, gdzież on jest. Lećmy do niego. W międzyczasie, pomiędzy odcinkami będę musiał trochę sobie ulepszyć statystyki, bo faktycznie bywa ciężko. Fajne w misjach Nexusa jest to, że zazwyczaj zabierają nas na dość ciekawe planety. Takie, powiedziałbym, mocno nietypowe. Wyjątkowo blisko nas wyrzuciło. Zwała podróżnik? Pierwszy raz chyba mam podróżnika, a nie... Jednak polecimy sobie statkiem tam. Thank you.
No i bardzo miło z jej strony. O! A ci skąd? Myślałem, że to zwykła planeta. Tutaj spaczeni strażnicy. Czyli muszę ich rozdupcyć. Możemy do niego wracać i to skończyć. To poszło. Naprawdę nie mógł tego zrobić sam. Halko, już jestem wysoko. Padło 1800 złotka, bardzo ładnie.
i wykonajmy ostatnią misję i będziemy mieli spokój na dzisiaj. Teraz tu tyle naćpane, że nie widzę. Naprawdę na tej pustynnej nie mogli mnie wysłać na tą niebieską. Wygląda znacznie ładniej. A jak miło, nawet prąd mamy gdzieś w pobliżu. No to się wybudujemy w jego pobliżu. Czemu wszystkie najfajniejsze zagłębia są właśnie gdzieś na jakichś górkach, szczytach, stropach? Dobra, mamy tu cokolwiek innego. Nie, no trudno. Strzelimy sobie kompa na górce. Ciekawego zwierzaczka tam gdzieś widziałem. Zaraz go namierzymy. Nie chcę mi się z nim bawić.
tutaj chyba, co? Nie mam szkła. Najgorzej, nawet nie mogę go zrobić. A few moments later. Dobra, kupiłem sobie schemat na wytwarzanie szkła. Ale niewiele mi to dało, bo nie mam kryształów szoronu. Tylko że z tego co kojarzę, chyba można było też w rafinatorze zrobić z pyłu krzemianowego. Zaraz się przekonamy. Latałem po schematy do anomalii. Thank you.
Naprawdę nie chcę mi się tracić na to czasu. Dobra, miałem małe potknięcie ze szkłem. Zapomniałem, że mogę je zrobić z krzemianu, ale udało się ukończyć misję. Lećmy teraz odebrać naszą kaskę. No, sreberka mamy już 3000, także została jedna misja i temat będzie ogarnięty. Zbieractwo, nie przepadam. No ale bierzmy co dają. Misje w Nexusie są dość wkurzające. Czasem trzeba się nalatać, naszukać, żeby poskanować wszystko. Ale ogólnie no nie są jakieś bardzo trudne czy wymagające, więc dość łatwo i szybko możemy uzbierać nasze sreberko. Lećmy. Górce wylądujemy. Lepiej.
lepiej nie, bo później się na nią nie wdrapiesz. Mam tylko nadzieję, że to nie są kokony z obcego. Kobalt. Aktywowany int. No pięknie. No i tam chcemy właśnie lecieć. Myślę, że jednak wsiądziemy sobie do statku. Tak jak mówiłem, nie mam tutaj zbyt wypasionej ochrony. W sumie nic na tym save'ie wypasionego nie mam, więc... Wolę być dość ostrożny mimo wszystko. Gorzej. Ale bieda. No trudno. Bierzemy to, co jest. No wiem, wiem. Oh shit. Się doładujmy szybko. Najgorsze, że nic nie widać tutaj podczas tej burzy. Z lepszym laserem myślę, że byłaby szansa zrobić to na tym jednym złożu. Niestety, że mam nieulepszony, będziemy musieli poszukać kolejnego. Schowajmy się do statku. O, kryształy burzy. Nie pamiętam, czy mam rękawice, żeby je zebrać.
Najgorzej, nie zdążę dobiec. Zdążę czy nie zdążę? Nie wiem, czy mam rękawice hazmat, żeby to zebrać. O, nice. Miałem. Jeśli chodzi o kryształy burzy, zawsze przy okazji warto je zebrać. Są na tyle rzadkie, że uran, kobalt, kryształ burzy, aktywowany int. No już to słyszałem, jakoś się nie rozproszyła. Ta planeta mnie zdecydowanie nie lubi. No powiedzcie, że wystarczy te drugie złoże. Najgorzej. Zabrakło mi 20 jednostek. Irytujące trochę jest to, że zostają takie małe skrawki, przez które teraz mi będzie non-stop to złoże pokazywało. Ale trzeba przyznać, że tego indu tu jest. I że zgubiłem swój statek. A co tu jest? O, zaraz pod ręką go mamy, jak miło. A to co to? Ups, misklik. Jak już go mam, to zbiorę do końca. No wiem, wiem. To jest ekstremalna planeta, ale może by warto tutaj założyć jakąś bazę. Co to było? Skacz.
szepcząca purchała jakaś. Dobra, dobra, już wsiadam. Dobra, odwieźmy nasz int na miejsce. Wkurza mnie to określenie szacowane położenie, skoro lecimy na jakiś posterunek handlowy czy coś, no to chyba wiedzą, gdzie mam to zostawić, czy nie. Co znowu? Skąd ci się wzięli? Chyba mnie tu nie lubią. I teraz nie wiem, czy przegapiłem jakąś informację o ataku, czy po prostu tak z tyłka mnie zaatakowali, bo stwierdzili, że fajnie będzie mnie zaatakować. Rozejrzyjmy się z jakimś posterunkiem handlowym, bo gdzieś tu raczej powinien być. O, dobra, mamy go. Zapewne tutaj będziemy mieli zostawić. Jeszcze by chcieli, żebym z buta zasuwał tyle. O, wow. One są takie duże? Może warto by było go mieć jako frenda, co? Do przemieszczania się po planecie by były jak znalazł. Nie. Z daleka wyglądały na większe. Lipton. Oj, no wiem, no wiem.
Lećmy zakończyć naszą misję i będziemy mogli zakupić jajco. Jednostka nadpisania. Dobra. 3400, czyli mamy pieniążki na nasze jajco. Możemy polecieć do naszego przyjaciela tutaj syntezy. I je w końcu zakupić. Nie odebrałem korala. No to... A, bo już znamy. Teraz tylko się nie pomylić. Jajo próżniowe. No i pięknie. Posiadamy nasze jajko. Także będziemy mogli zaraz zacząć działać z poszukiwaniem żywego statku. No i co, tak jak widzieliście, tak naprawdę zebranie z żywego srebra na wykup jaja próżniowego zajęło mi 2 dni. Jeżeli nie będzie akurat misji weekendowej, czy zrobiliście ją i wydaliście ten hajs, no to myślę, że w maksymalnie 3 dni można na nią uzbierać. Także na ten odcinek zakończymy, a od następnego zajmiemy się już właściwym poszukiwaniem żywego statku. Trzymajcie się i do zobaczenia.